Cześć ludziska, rozpoczynamy 15 odcinek. Jesteśmy w Hogwarts, tutaj w ogrodach, po to, aby rozpocząć tutaj zadanie poboczne, które mamy. Tutaj jest kort przywoływaczy miecz 1. Ktoś szuka nowego przeciwnika na korcie przywoływaczy. To zadanie sobie teraz spróbujemy zrobić. Jeszcze tutaj jedno zadanie się pojawiło poboczne. To też postaram się ogarnąć. O, już jesteśmy w sumie na miejscu. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Dobra, myślę, że tak. I'm in. Let's do it. Brilliant. Jest część. Summoner's Court. The ever-changing game. Część pierwsza, część druga, tak dalej. Oczywiście, co ja zapomniałem, jak się w ogóle w to gra. All in the wrist. 50 punktów, cholera. Revelio. A, czwórka. Akio. Remis. That was one for the ages. Dosyć szybko to hamuje, wiecie, ta kula. Dobra, 40. Tylko wiecie co, tu będzie problem, bo ja tutaj... Ajajaj. Dobra, zaryzykuję. Weźmy tą kulę. Aj, nie spadnie mi czasem. Stuwa. O kurczę, to się tak odbija. O shit. Try to beat that. Dobra, muszę tylko na żółty najechać i będzie dobrze. To będę miał tam chyba 30 punktów. Nie, to jest 20, to będę miał 120. Dobra. Akio. Nawet lepiej poszło. Yeah. Lucky shot. Well done. You beat me. Kort przywoływaczy. Okej, okay, bit of good luck. That's all. Nie ma co się złościć, to nie było szczęście. I'm not lucky, I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. No dobra, nie będzie taki hamem. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your mettle's been tested and that you passed. Fajnie by było, gdybyśmy mogli jeszcze to... jeszcze raz ograć. Wiecie co, ja spróbuję sobie to odblokować. O, zrobimy taki myczek. Pójdziemy tam. Odblokujemy sobie szybką podróż. Zaraz zrobimy kolejne zadanie, bo tu jeszcze jedno jest. A jak tu już jesteśmy w tym miejscu, to może coś tutaj zrobimy. Aha, tutaj nie ma na razie dostępu. Musimy stąd wyjść. Tam jakiś stadion widzę jest, ciekawe. Co tu tutaj jest? O kurde. Jakieś latające stwory. Revelio. No proszę, tu nas nie było chyba. Pytanie, jak tą skrzynię... podnieść. Co to cholera?
Ja cię pierdzielę. Dobra, to odblokowałem sobie to, okej. Revelio. A to co to za gaz? Tutaj potrzebuję chyba nowego czaru Lumosa. Lumos. Myślicie, że to było tutaj? Tak, to było tu. Tylko gdzie jest ten? Nasz obiekt. A tu jest, dobra, mamy to. Dobra, zagadka rozwiązana. Revelio. Tam byłem, to mamy odkryte, dobra. O, to tego chyba jeszcze nie zebrałem. O, jest to. Fantastycznie. Gdzie to cholera poleciało? A, tutaj, dobra, spoko. Mamy już dosyć dużo tych żetonów. Voilà. Żeton domu, dobra, mamy chyba tych żetonów chyba 9. 8-9 jakoś tak. Tam coś jest, aha. Ale nie mogę na razie tych kłódek niszczyć. Więc de facto taki exploring jeszcze średnio. Revelio. Zaraz zrobimy kolejne zadanie. Tutaj widzę, coś jest do zebrania. A to jest z drugiej strony. Aha, tutaj potrzebujemy klucz. A pytanie, co tutaj z tym musimy zrobić? Incendio. Accio. Trochę daleko. Incendio. Tam nie, nie damy rady. Dobra, pytanie, jak tą skrzynię otworzyć? A, w ten sposób, no dobra. Schowamy się. Każda skrzynia oferuje 500 monet, całkiem sporo. Revelio. Dobra, tu nic po nas. Zastanawiam się tylko, jak, co to za czar musimy tam rzucić. Revelio. To rozwiązane, dobra. Tutaj potrzebny jest czar. Tam coś jest, ale to sam się nie dostanę. Tutaj też byłem chyba. Revelio. Gobelin Barnabasza Bzika
Gobelin ten przedstawia niezbyt rozważne próby nauczenia troli baletu przez czarodzieja Barnabasza Bzika. Można sobie tylko wyobrazić, jaki wpływ jego powodzenia mógłby mieć na świat sztuki. Idźmy jeszcze na górę, zobaczymy. Może tutaj coś znajdziemy jeszcze. A, tu byliśmy. Tutaj byliśmy, pamiętam. Wchodzimy na sam szczyt. Czekajcie, ja tutaj... Na sam czubek wieży. Wejdziemy, co? To trzeba podpalić chyba. Dobra. Jeszcze 25 chyba tych stronic potrzebuję. Będziemy w domu. Dobra, ludziska, bo tutaj mamy zadanko jedno do zrobienia. Na sam szczyt wlazłem, proszę. To nie tu. Tutaj. Więc najlepiej po prostu jak się... wiecie co, bym sobie tutaj zrobił. Dobra, zróbmy szybką podróż. Może odblokujemy sobie tutaj jeszcze ten punkt szybkiej podróży. Zanim zaczniemy zadanie. Revelio. Ci dalej się biją? Fajne to jest. A, i tu jest zadanie, dobra, okej. Okay. Zaraz to zadanie zrobimy. O, tutaj mnie nie było. Herb Hogwardu zawiera podobizny lwa, węża, orła i borsuka. Reprezentują one każdy z czterech domów. Na herbie zawarte jest też motto szkoły Draco Dormiens Nanquam Titaliandus, co znaczy nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. To chyba po łacinie jest. O, proszę. Ale odblokowałem sobie tego latającego robaczka, ale... Brilliant. Revelio. To nie tutaj, dobra. Tu mnie w ogóle nie było, chyba. Bo nie kojarzę tej miejscówki. Tu zdaje się, że chyba możemy dotrzeć. Tutaj jest takie fajne miejsce. Widzicie, patrzcie, o. Aj. To się nazywa przystań. Revelio. A na razie tam nie będę szedł. To przystań jest... O kurde. Przystań sobie zostawmy na razie w spokoju. Dobra. Revelio.
convenient travel was before I invented blue pants. Yes, I mean... Podziemna przystań, podróż? Co to jest? O kurde. Czekajcie, bo tu mamy jakąś zagadkę. Spróbujmy jeszcze to rozwiązać. Lumos. O cholera. To będzie chyba na górze. Szukanie igły w stogu siana, nie? Tak daleko to chyba nie. Revelio. Bo się zgubiłem w tym momencie. Ziewająca chimera. Choć ten dymiący gargulec zdaje się być zaczarowany, to w rzeczywistości komin pokoju wspólnego Hufflepuffu. What? Revelio. Kurczę, wiecie co, się zgubiłem w tym momencie i... Nie mogę to otwierać? Nie mogę. Tutaj jest coś, widzicie, też do zrobienia. Nie wiem, jak to aktywować. Revelio. Dobra, chyba to było tutaj gdzieś. Tak, to było tutaj chyba gdzieś. A, jest tu, dobra, mamy to. Lumos. Tu i teraz powinniśmy iść chyba tu. Revelio. No, jeszcze 22 kartki. Jeszcze sporo, kurde. Dobra, czas ucieka, zróbmy to zadanie. Porozmawiam z Garrettem Wesleyem. Wołałeś mnie, Garrecie? To była ciekawa lekcja. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing, wispy-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. O kurde. You and your concoctions.
I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Okay. Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Are you asking me to steal from a shop? Goodness! It's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. Dobra, I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Słodkie Descendium. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. Czekajcie, to zadanie mi się pojawiło. Gareth wspomniał, że posąg jednooki czarownicy znajduje się na korytarzu na trzecim piętrze. Dobra. Be too hard to find. Revelio. A to są te cztery chyba szkoły. A, tego nie znalazłem, widzicie? Okej. Okay. Dobrze to mieć na uwadze. Czekajcie, odszukaj posąg jednookiej czarownicy. Coś tu bzęczało. Revelio. This looks like the right statue. Now, what was the password? Jaki? A tutaj. Przejście do Miodowego Królestwa. Za posągiem jednookiej czarownicy ukryte jest tajne przejście, które biegnie między Hogwartem a piwnicą w Miodowym Królestwie. Można się do niego dostać jedynie dzięki pewnemu zaklęciu. Dobra, to zaklęcie mam. Revelio. Tylko wiecie co, coś mi tutaj bzęczało. O, właśnie to. Accio. I postaram się jeszcze to zebrać. Gdzie ten latający skrzatek? Revelio. Dobra, zaraz tam pójdziemy na dół. Ja już wiem, gdzie to jest. Ile mam tych żetonów już? To jest słabe. Ta misja się nazywa... Muszę nauczyć się zaklęcia rozbrajającego, zanim pójdę za duchem Richarda do zakazanego lasu. Widzicie? A, proszę. To jest chyba to zaklęcie, które musimy się nauczyć. Klucze Dedala. 11 na 16. No, jeszcze 5. No, otwórzmy teraz ten posąg.
To było tu. Descendium. Okej. Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. Kurde, ja tak grę uwielbiam. To sekretne pomieszczenie. Tu jest jakieś przejście, kurczę, tylko że... Nie wiem, czy ja co poradzę w ogóle, no właśnie, żeby to otworzyć. A lift. Must be how I get down. Looks broken, though. Właśnie. Jak ja to przejdę przez to? Ups. Cholera. Udało mi się wejść do przejścia za pomocą jednooki czarownicy. Aha, naprawić. To mam czar naprawy. A, widzicie, kurczę. Się martwiłem, że sobie nie poradzę z tym. Rebellion. Kurde, powiem wam, że nie mogę się oderwać od monitora, grając w tą grę. Mnie też. Mam nadzieję, że ta misja będzie jakaś troszkę dłuższa. Schrobotka. W ogóle gdzie my jesteśmy na mapie? Aha, mapa jest zablokowana. Dobra. No, rękawice mamy jakieś lepszej jakości. Aha, zablokowane na 20 poziomie. A my mamy poziom 19. Revelio. Incendio. Pajęczyny też można było w Metro Exodus, Metro Last Light, Metro 2033 niszczyć. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Revelio. Właśnie, jak to teraz? Reparo. Incendio. Accio. Jak to? Co to namalowane? Aha, liść. Czy chyba to? If I could lift this platform, I think I could get it to work. Levioso. Revelio. Levioso. Jeszcze. A, więc nie trzeba było. Dobra. Gdyby nie ten liść, to miałbym problem. Nie wiedziałbym, jak tam... O kurde, tam coś jest. Mapka się nam rysuje, więc spoko. Dobra, musimy górą przeskoczyć chyba. Okej. Levioso. Revelio.
Nie, to musimy naprawić. I teraz dopiero musimy to podnieść. No, fantastyczne, kurczę, widzicie jakie takie... To musimy spalić. Z kolei. Something is getting in the way of that platform. Aha. Accio. Levioso. Aha. Got it. Voilà. Kurde. Genialna gra, naprawdę. Tutaj żaba była, nie wiem czy ja mogę ją... Revelio. This must be the way out. Dobra. I need to find a way to open that gate. No się, no tu co musimy zrobić? Incendio. Revelio. Something smells sweet. Must be close to honeydukes. Kasiora. Miodowe królestwo, kurcze, pieczone. Zaraz zobaczymy, czy to jest jakaś tajna część. Ja pierdziu. Jest mapa. A, to tutaj nas przyniosło. Do Hogsmeade. Oczywiście gramy już trochę w tą grę. Na razie tylko tyle mapy odkryliśmy, a tutaj jeszcze mamy naprawdę tych lokacji sporo. I patrzcie tutaj, jak popatrzymy co... Tu mamy na przykład 95 łamigłówek Merli... Aha, bo to są wszystkie, przepraszam. Dobra, okej. Okay. Skrzynie skarbów 2 na 117. Revelio. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now. Where would I find the dried billywig stings for Gareth? Ktoś mi smaka zrobił. Tu coś jest. Jest. I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. No dobra. Gdzie mnie tutaj gra? O matko. Aha, bo my jesteśmy w środku. Ja tutaj nie mogę wejść, bo chyba były drzwi zamknięte, wiecie. Eksplodujące cukierki. Te przysmaki wybuchają podczas jedzenia, choć nie powinny wywoływać poważnych szkód. Zaleca się ich ostrożne gryzienie. A to zamknięte tutaj, dobra. Revelio. A to... O-o. No i dobre to. To muszę się jak najszybciej nauczyć ściągać te kłódki. Musy świstusy, te przepyszne cukierki, które podobno zawierają żądła żądli bąków. To niewielkie kulki
sorbetowe, które po zjedzeniu wywołują u osoby spożywającej lewitację kilka cali nad ziemią. Chciałbym skosztować. Tam jakaś skrzynia jest. A tutaj jeszcze mamy coś, dobra. Dobra, tutaj tyle chyba. Daj 10, a damy. Kolejna skrzynia, znaczy ta kłódka zamknięta. To jest też fajne, patrzcie tu. Zawaliste, kurde, ja pierdzielę. O, skrzynia. Ale to zamknięta jest. Chyba, nie, to nie jest zamknięte. To nie jest zamknięte, dobra, to sobie weźmiemy. Rebellion. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deericle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. Very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Huh, finally! I'll have enough for that wind wisp. Accio! Well, not meant Rebellion. To be. Rebellion. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll fix it. As always. Accio! Spróbuję złapać tego ptaszyska. Rebellion. Może co? Kurde, wszystko pozamykane na klucz. Gdzie ten ptaszor poleciał, cholera? To mamy odblokowane? Tak, to jest odblokowane. Dobra, trzeba wracać, bo się nam się czas kończy. Rebellion. Muszę jak najszybciej się nauczyć tutaj to. Z tymi kłódkami, bo tego jest naprawdę multum. A wiecie, tak już tu jesteśmy. To sprzedamy te. A tutaj coś jeszcze jest. Studnia. Wytrawny podróżnik wie, że niektóre studnie oferują więcej niż ta stosunkowo niewinna studnia w wiosce Hogsmeade. Dobra. Fałszoskop. Będzie się kręcił, gwizdał i świecił, gdy wykryje w pobliżu kogoś niezgodnego. Kogoś niegodnego zaufania. No to co, dobra. Sprzedamy te rzeczy. 36, tu mamy... Ok, jest to... Plus 3. Plenty for your perusal today. Take your time.
If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. To sobie zostawię. O kurde, możemy tu jakieś rzeczy kupić. 41, 39. O kurde. Ofensywa, obrona. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. No bo załóżmy sobie to. 58. O kurde, nieźle. Różnica jest duża. ...138 obrony, 134 ofensywy. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Dobra, nie ma legendarnej przymiotu, więc już nie będę tego kupował. Be sure to stop by whenever you're about. Revelio. Tutaj walczyliśmy z tym trolem, pamiętacie? Okej. Okay. Tutaj coś jest, o. Do zebrania. I tutaj była skrzynia, jeszcze widzę. Sometimes it seems all. A, to jest jakaś inna skrzynia. Błękitne rękawice z nitami. O kurde. 54. Legendarka. Super. Kurde, jak ja mogłem to przeoczyć? Revelio. Tam już nie wejdę. Chociaż... Revelio. Fajne, fajne, naprawdę. Co ona tu robi? Wow, a tu jeszcze coś na górze jest. O kurde. Jak tam wejść na górę? Revelio. Oj, 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 oj. Mała zagadka. Dobra, już nie będę tutaj szukał wejścia tam na górę, bo nie mamy po prostu czasu. Już tak czy siak wrócimy. Wróćmy tutaj do... Kurde, jaka gra wciągająca, powiem wam naprawdę. Jestem graczem, który lubi takie właśnie duperelki robić. Jak komuś się podobał Assassin's Creed, to myślę, że tutaj też się znajdzie. Chociaż to są troszeczkę inne te zagadki, inne aktywności. Hello again. Were you able to get to Honeydukes? To była ciekawa lekcja. Witaj, Garrecie. Mam te suszone żądła. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them. Incredible.
Kurczę, nie wiem właśnie, czy tutaj. Bo już były dwie misje, albo trzy nawet, gdzie nie chciałem za to nic. Ale kasy mam dużo, dobra. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Pewnie ten wątek jeszcze będzie dalej ciągnięty. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Tak mówię. Jeszcze się chyba spotkamy z nim. Revelio. Okej, ludziska, to tyle w tym odcinku. Gramy już dosyć długo, więc musimy kończyć. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film się Wam podoba. Możecie zostawić łapeczkę w górę. Cześć.